Cześć kochani, witam wszystkich w kolejnej analizie rynku Bitcoina. Z tej strony Radosław Rygielski. Na samym początku chciałbym Was tutaj przeprosić, a jednocześnie pokazać pewien mały eksperyment. Jak wiecie, ja swoje publikacje, jeżeli chodzi o analizy, udostępniam głównie w poniedziałki i piątki. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj był poniedziałek, a wczoraj analizy nie było. Był to pewnego rodzaju eksperyment, który chciałem Wam tutaj pokazać, gdzie wielu z Was jest przygotowanych na to, że analiza będzie w poniedziałek i piątek, a w ten poniedziałek analizy nie było. I tutaj na tym przykładzie chcę Wam pokazać, jak często potrafimy się na coś nastawić i jak ważnym elementem jest jeszcze to, aby być gotowym na sytuację, w której dana rzecz się nie realizuje. I od razu chcę to przerzucić na sytuację na rynku, jaką, zwróćcie uwagę, która wydarzyła się tutaj ostatnio w weekend, gdzie oczekiwaliśmy tutaj możliwego ruchu spadkowego na rynku Bitcoina. Była to informacja tutaj w weekend 16, była to informacja w piątku tradera. Cena miała spaść, oczywiście zawsze podkreślam, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Tutaj zwróćcie uwagę, że już byliśmy poniżej tendencji spadkowej, poniżej strefy, gdzie już duży kapitał się wyprzedawał, bo było to widać po prostu po ich zleceniach, gdzie na weekend no, miał być ruch spadkowy, też był. Wiele osób nawet pisało dosyć zabawne komentarze, gdzie pisali, że to wina tego, że coś była informacja udostępniona przez a propos tego, że banki mają zająć się kryptowalutami i tak dalej, chcą je banować, ale kochani, zapamiętajcie jedną ważną rzecz. Newsy są podawane po tym, jak duży kapitał już wejdzie na rynek. A ja Wam pokazuję przed newsami, co się na rynku wydarzy, bo jak Ty widzisz newsa, to już jest najczęściej po ruchu, bo news jest tylko po to, aby ludzie, czyli najczęściej plankton, osoby, które nie mają dużej wiedzy na temat rynków, wchodzili w rynek, a ja w moich analizach pokazuję Ci, co robi duży kapitał przed takimi ruchami. A duży kapitał równa się fundusze inwestycyjne, prywatne, publiczne, grupy kapitałowe i oni najczęściej są też właścicielami właśnie źródeł, które newsy udostępniają i gdy oni wejdą w pozycję na rynku, potem udostępnią newsa, który też ma ten rynek gdzieś dalej zaprowadzić, aby oni mogli na tym skorzystać. I w piątek Was tutaj, kochani, informowałem o tym, że cena Bitcoina może spadać zgodnie z wybiciem tendencji, z pełnym opisem, oczywiście o tym mówiłem w piątkowej analizie, więc tutaj nie będę przedłużał i oczekiwaliśmy ruchu spadkowego. Tak się również stało, jeszcze ten news pomógł w tym, bo oczywiście mamy świadomość tego, że newsy nie są losowe, tylko są po to, aby sterować rynkiem w tą bądź w tą stronę, aby duży kapitał mógł szybciej bądź lepiej realizować swoje zyski. Trzeba mieć taką świadomość i cieszę się, że tą świadomość tutaj możecie nabywać. I spójrzcie na to, że tutaj ruch spadkowy ok, się odbył, na to czekaliśmy, ale zawsze musicie być przygotowani na to, że ok, to jest statystyka, czyli większość jest realizowana poprawnie, ale mniejszość jest niepoprawnie i w tej mniejszości zawsze Wam oznaczam, gdzie będę wychodził na stracie, po to, gdy załóżmy, ja nastawię się na dany ruch, Wy również, to gdy będzie ruch w przeciwnym kierunku, abym ja wyszedł z rynku i nie tracił po prostu więcej, więc zawsze musicie być na to nastawieni. Tak samo było z tym poniedziałkiem wczoraj. Go nie było, no i co? Macie handlować jak chcecie, czy macie nic nie robić? Jeżeli nie masz wiedzy, nic po prostu nie rób. Jeżeli masz informacje, to rób to bezpiecznie i po prostu ustaw stop lossa zgodnie z tym, co jest tutaj pokazane, policz go sobie, żeby w razie straty nie była to duża wartość kapitału. Okej, kochani, ruch spadkowy się odbył, jeszcze wrzucili tego newsa, wiele osób pisało, wow, nie do przewidzenia, niemożliwe. No jak to? O tym już informowałem, tak samo było na forum, przed ruchami na Bitcoinie, przed informacją o tym, że Elon Musk zakupił dosyć dużą ilość bitcoinów. Tak tam mocno cena poszła do góry, a my wchodziliśmy w forum przed tą informacją. Dlaczego? Bo widać po zleceniach, że duży kapitał już wchodzi w rynek. Tego Was tutaj edukuję. Też Wam, kochani, przypominam o tym, że do odebrania jest bezpłatny kurs, Twój kurs tradingu. Jest to kurs, w którym właśnie uczę od totalnych podstaw, od fundamentów tego, jak patrzeć na rynek w sposób logiczny i też oczywiście skuteczny, a nie żeby właśnie biegać za newsami i myśleć, że to one rządzą rynkiem, a dużo wcześniej można oczywiście wejść w rynek, a potem dopiero rozumieć, jaką funkcję mają newsy. Więc tutaj pierwszy link pod tym filmem, zapraszam Was, zostawcie tutaj swojego maila, odbierzcie bezpłatnie, jest to konkretny fundament, kurs, który wprowadza od samych takich fundamentów, podstaw w świat skutecznego tradingu, a nie właśnie bieganie za newsami i uważanie, że rynki są losowe. Okej, kochani, cieszę się, że mogliście korzystać, duża część z Was pisała tutaj pod tym filmem, gdzie tutaj widziało go 8300 osób, że korzystaliście. Dziękuję serdecznie za te komentarze, to bardzo motywuje. A teraz przejdźmy do aktualnej sytuacji. Cena Bitcoina spadła, zrealizowała tutaj te
poziomy, spadła jeszcze niżej, ale to już nas nie interesuje. Zatrzymała się na wcześniej wyznaczonym poziomie z siatki cenowej, którą też uczyłem, jak ją oznaczać w tym właśnie bezpłatnym kursie, do którego link jest pod tym filmem. Cena tutaj się zatrzymała. I teraz w tym miejscu przy tej siatce powstał bardzo ważny poziom, gdzie mamy zwiększoną wartość transakcji. Tutaj też jest widoczna duża dynamika ruchu cenowego, czyli była duża wartość też transakcji i ordery po dwóch stronach, co pozwoliło na takie ruchy cenowe. Następnie tutaj cena, ok, spadła, wzrosła i widzimy, że tutaj cena zostawiła po sobie bardzo mocny ślad prowzrostowy. Tutaj ta strefa pod ceną jest to obszar, w którym doszło do transakcji prowzrostowych i teraz cena wybiła tendencję, więc od tego miejsca mamy dwie przewagi na możliwy ruch wzrostowy. Do poziomu najpierw 5800, 58 tysięcy, jest to pierwsza strefa, którą możemy osiągnąć, dalej 60 400, a co będzie dalej? No właśnie, czy osiągniemy tutaj to ATH ostatnie? Jestem tego ciekawy i w ramach tego kolejnego ruchu będę odczytywał za zleceń dużych graczy, co się dzieje dalej i będę po prostu to dla Was starał się aktualizować, więc na razie te pierwsze dwa poziomy, pierwszy i drugi, są dla mnie najistotniejsze. Po ich osiągnięciu będę robił aktualizację sytuacji na Bitcoinie. Na razie kierunek wzrostowy, stop loss tutaj w okolicach 51 tysięcy, gdzie będę wychodził, jeżeli będzie to pozycja po prostu stratna. Więc kierunek znamy, wiemy, gdzie stop loss, gdzie możemy iść, również dlaczego. Po osiągnięciu tych dwóch poziomów, które są bliższe aktualnej cenie, będę robił aktualizację, dlatego, że potrzebuję więcej danych, aby móc określić to, co będzie działo się dalej. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za oglądanie dzisiejszej analizy. Pozdrawiam Was, życzę Wam udanego tygodnia. Dzięki za te komentarze. Ostatnio pisaliście o Ethereum. Ethereum zrobiłem, dwie analizy temu było zrealizowane. Napiszcie proszę, jaką dodatkową walutę chcecie, abym dla Was przeanalizował. Pozdrawiam Was, wybaczcie może dzisiaj za jakąś chaos w mojej wypowiedzi a propos rynków, ale po prostu tutaj też nagrałem tą analizę, a zaraz też tutaj wychodzę. Więc tutaj też do końca nie zdążyłem zrobić planu i ramy, ale przekazałem wszystkie informacje, z którymi chciałem się z Wami podzielić dzisiaj. Pozdrawiam Was, dzięki za to, że jesteście, dzięki za subskrypcję, za komentarze. Cieszę się, że z tego korzystacie i że jesteście świadomymi uczestnikami rynku, że nie jesteście planktonem, który właśnie będzie zbierany przez duży kapitał, tylko my razem wspólnie mamy podążać za największymi graczami, aby po prostu dzięki ich zleceniom móc po prostu zarabiać, robić to bezpiecznie. Do usłyszenia. Cześć.